Byłchadowcy policjanci otrzymali zawiadomienie o kradzieży roweru o wartości 2000 zł. Chwilę po otrzymaniu tej informacji wydypowali podejrzewanego, odzyskali utracony rower, a podczas przeszukania odzyskali też dokumenty pochodzące z innego przestępstwa. Okazało się bowiem, że mężczyzna w jednym z gabinetów dentystycznych dokonał kradzieży torebki damskiej z pieniędzmi i dokumentami. Podczas przesłuchania notowany przez policję 31-letni bełchatowianin przyznał się do kradzieży torebki. Natomiast wnikliwe czynności dochodzeniowe śledcze dowiodły, że zgłaszający kradzież roweru fałszywie zawiadomił o w przestępstwie niepopełnionym podczas konfrontacji przyznał, że rower pożyczył koledza, a kradzież celowo zgłosił na policji, ponieważ w ten sposób chciał odzyskać swój rower. Teraz niewykluczone, że zawiadamiający poniesie odpowiedzialność karną. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.